przede wszystkim myślę, że Wisła zasłużyła na to zwycięstwo, ale paradoksalnie, kiedy w drugiej połowie my gdzieś zaczęliśmy trochę lepiej grać i stwarzać sobie jakieś sytuacje, straciliśmy bramkę po kontrze. Myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy co my chcemy w życiu robić. Jeśli nie chcemy grać w piłkę, to na pewno nie tak to powinno wyglądać. Ja jestem zawiedziony postawą, szczególnie w pierwszej połowie, wielu zawodników. Jeśli nie zmieni się ta nasza gra, to w każdym meczu będziemy mieli ciężko, bo nie ma tak, że przyjedzie zespół do nas, czy my gdzieś pojedziemy i łatwo się zdobędzie punkty. Naprawdę jestem bardzo rozgoryczony przebiegiem i wynikiem tego spotkania. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę z tych trzech punktów, bo mówiliśmy sobie, że potrzebujemy serii. Dwa mecze wygrane to już początek jakiejś serii, także na pewno to cieszy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że potencjał Pogoni jest zdecydowanie wyższy niż miejsce, które zajmuje w tabeli. I to momentami, szczególnie w drugiej połowie, się potwierdziło. Myślę, że mecz miał dwie fazy. Pierwsza połowa zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sobie sporo sytuacji. Trzy klarowne, dwie stuprocentowe i szkoda, że nie udało się strzelić bramki. W drugiej części to Pogoń miała więcej z gry do momentu bramki Kanty. Bardzo dobrze w niektórych sytuacjach zachował się Seweryn Kiełpin. Właśnie tego od niego oczekujemy. To jest świadczy o klasie bramkarza, gdzie zespołowi przez jakiś tam czas nie idzie, przeciwnik stwarza sytuację i wtedy bramkarz, jak stanie na wysokości zadania, to jest o wiele łatwiej. Dwie piękne bramki Kante. Bardzo się cieszymy, bo rzeczywiście myślę, że to był dobry mecz w ogóle dzisiaj. Taki emocjonujący, dużo sytuacji podbramkowych z obu stron. Wisła myślę, że była lepsza, postrzeliła dwie bramki więcej niż Pogoń.